Witajcie, moi kochani, już w kolejnym odcinku zagrajemy w Harvest Moon Back to Nature. No i oczywiście standardowo, czyli jak zwykle mamy w dodatku sobotę, więc sprawdzimy najpierw pogodę. Słoneczne, więc bardzo dobrze. I robimy dzisiaj kolejne zakupy TV Shopping. I dzisiejszym rzeczą do kupienia będzie super garnek do gotowania za jedyne 2000, moi drodzy, więc super deal. Deal życia będzie to. No i tak jak mówię, festynów już w najbliższych dniach nie ma, więc mamy spokój. Pozostaje tylko jakoś dotrwać do końca jesieni. O, dzisiaj w końcu bakłażany dorosły, te, które powinny już dawno wyrosnąć, ale to swoją drogą. I przepraszam za papugi, ale taka sytuacja, mistyfikacja w ogóle. O, coś musiałem mieć w ekwipunku, skoro... No właśnie, boiled egg, zapomniałem o nich. Ja je mam tutaj. No nic się nie stało, trudno. Ale przynajmniej dzisiaj nie muszę podlewać kwiatów. Boże, kwiatów. Roślin. Roślin. Też źle określenie. Naszych pięknych plonów. O, tak powinien powiedzieć. Dobra, dobierzmy ile jak będę mógł. Halo, kuro. Nie chciałem kury. Nie lecimy z jajkami, kurde, bo Popuri już na mnie czeka pewnie. Halo, Popuri. Halo, Popuri, czy już jesteś tutaj? Zobaczymy sami. No i będzie trzeba też do sklepu się udać. Zamówimy sobie garnek i pójdę jeszcze zrobić małe zakupy. Dobra, dzisiaj mamy dzień deszczowy, nie mogę się dzisiaj wysłowić, sorry. Więc prawdopodobnie Popuri powinna być chyba w domu. Innego pomysłu na to nie mam, więc idziemy. Później na pewno jeszcze odwiedzimy karczmę, no i pójdziemy jeszcze do sklepu. Mam nadzieję, że w sobotę jest chyba otwarty. Chyba tak. No i dzisiaj nadeszła ta chwila, że w końcu kupimy albo pierwszą owcę, albo kolejną krowę, ale jeszcze się zastanowię chwilę. Mam jeszcze chwilę czasu. Ale pierwszą chyba, wiecie co, kupię owcę. Będziemy tak na zmianę. O, jest Popuri oczywiście, thank you. Ciekawe, kiedy jej w końcu serduszko się wbije, co? Na pewno chciałbym, żeby kurczę przed zimą ona to wbiła, ale nie wiem, czy mi się to uda, no. Kurczę, Popuri, czemu ty jesteś taka wymagająca? Żeby tak była mniej trochę wymagająca, by było super. Oh my goodness, widzicie to? Ona już ma niebieskie serce. Czyli już jesteśmy przyjaciółmi, okej. Okay. Tą dziewczynę już mogę skreślić z naszej listy, którą trzeba jeszcze podbić. Na pewno już dwie czekolady dostaniemy. Jedną dostaniemy od pani pielęgniarki, a jedną dostaniemy od Popuri. Więc tak naprawdę nie muszę już innych kobiet podrywać. Nie muszę być podrywaczem dalej. I zabawiać się jeszcze z innymi dziewczynami. Ale no zobaczymy. I na pewno będę chciał jeszcze w najbliższym czasie troszkę połowić ryby, wiecie? Na pewno będę chciał jeszcze połowić ryby.
z tego wypadku, że już mamy z głowy dziewczyny, które trzeba poderwać, więc pozostaje mi tylko i wyłącznie praca na farmie oczywiście i mogę jeszcze połowić na pewno. Okej, okay, wiemy, że to jest kolejnym jest garnek, tak, chcemy. No i oczywiście za 3 dni dostaniemy naszą nową przesyłkę, czyli prawie przed zimą. Okej, okay, to mamy załatwione. Kolejna sprawa, która jest wagi państwowej, to oczywiście pójście do sklepu. Pójście do sklepu, ponieważ musimy sobie dokupić trochę jedzenia. Damy trochę jedzenia dla rybek. Oczywiście fish, pond i tak dalej. Ale nie chciałem jednej sztuki kupić. O Boże, Bożenko, ile ja potrzebuję? 18, tak? No to powiedzmy 32 sztuki. Okej, okay, dziękuję pięknie. Okej, okay, dziękujemy za to, że dostarczycie mi na farmę to. Ładnie, 50 sztuk póki co mi wystarczy. Nie trzeba jakoś dużo karmić tych ryb. O, oczywiście pan burmistrz jest na zakupach w sklepie. Co my tu mamy w ogóle? Okej, okay, Brit. Okej, okay, możemy oczywiście chleb kupić sobie za 100 golda. Weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie tak po 2 każdego typu produktu, dlatego że przyda się nam do gotowania. Oczywiście troszkę więcej nam się przyda, ale jednak póki co no wezmę po 2 towary z tutaj ze wszystkiego. Ryżowe kuleczki, oczywiście, że chcemy. Jeszcze jedną porcję ryżowych kulek. Okej, okay, mamy już trochę tego. A to co to jest? Curry powder. Okej, okay, to też jest ważny składnik w gotowaniu nawet. Ponieważ niektóre potrawy tego wymagają, okej. Okay. Posiłki, w sumie przepisy wymagają tego, okej, okay, swoją drogą. Okej, okay, thank you very much. Ja też thank you very much i w ogóle. Oczywiście mąka, jak to zwykle bywa, do jakiś czas, do jakichś takich specjalnych posiłków. Okej, okay, bierzemy. I kurczę, zostało mi jedno miejsce, ale już dobra, kupimy. Jak już dzisiaj kupujemy, to kupujemy na całość. Kupimy jeszcze jedną buteleczkę oleju, póki co. Oczywiście później w miarę czasu będę sobie tego dokupywał, nie? Będziemy sobie tam co jakiś czas przychodzić tutaj dokupywać olej i takie inne potrzebne rzeczy. Oczywiście wiadomo, to w miarę tam z postępem. W tym odcinku nic nie będę gotował, ale już w kolejnym sobie może coś przygotujemy, zobaczymy. Właśnie tak jak mówię, czasami będziemy sobie co jakiś czas coś gotować. Oczywiście w miarę możliwości, bo nie zawsze będę mógł co jakiś czas coś gotować, bo nie będę na przykład miał potrzebnych składników, ale jeżeli będę miał, to co jakiś czas coś tam wam pokażę. A póki co schowajmy do lodówki wszystkie produkty nasze, które kupiliśmy dzisiaj. No i lecimy, tak. Curry, mąka, ryżowe kuleczki. Chlebek i olej. Okej, okay, wszystko jasne. Zamówiliśmy. Kupimy sobie tym razem owce. Postanowiłem, że kupimy sobie owce. Będziemy tak na zmianę. Raz krowę, raz owce, jak będziemy mieli oczywiście trochę kasy. Tak postanowiłem i tak będzie. I od razu jeszcze pójdę na zakupy do kowala, ponieważ kupimy sobie u niego nożyczki do obcinania owiec. Żebym później nie latał i nie szukał. No kurde, nie to chciałem. Nie chciałem levelować nic, tylko kupić narzędzia. Właśnie clippersy za 1800. Okej, okay, dziękujemy za zakup. I tak, oczywiście to jest wszystko.
O Jezu, jeszcze dziadziu. Nie chcę nic już, dziękuję. Dobra. Dobra, dziadziu, nieważne, nie chcemy pracować, taka sytuacja w ogóle. No i teraz jeszcze idziemy szybciutko po naszą owieczkę nową, którą nazwiemy oczywiście bardzo fajnym imieniem. Ale zanim jeszcze to oczywiście jeszcze dokupię troszkę jedzenia dla naszych... Aha, nie mogę kupić, co? Słucham? Okej. No dobra, nic, niestety nie mogę nic kupić. Ale póki co jeszcze mi jedzenia starczy na kilka dni, więc... Dobra, na razie się nie przejmuję tym. Ale na pewno później będzie trzeba pomyśleć jeszcze o kupnie ziaren dla naszych zwierzaków. I mam nadzieję, że owce dzisiaj kupię, czy nie? Czy nie kupię dzisiaj? Możemy, dobra. No i kupimy sobie owieczkę. Owieczka jest o wiele tańsza, bo aż 2000 jest taniej. Ale to swoją drogą. Dobra. No i kupujemy owieczkę. Co? Oczywiście, że chcemy ją nazwać i nazwiemy ją. Oczywiście, tak jak chciała jedna osoba, pozdrawiam oczywiście. Nero. Nero staje się naszą pierwszą owieczką, która będzie prawdopodobnie w przyszłym roku brała udział w... pierwszych tych zawodach o owiec, nie? Wiadomo. Bo będziesz miał Nero na więcej punktów szczęścia prawdopodobnie. Jeżeli dobrze pójdzie. Z owcami jest chyba podobnie jak z krowami. Czyli tylko i wyłącznie za rozmowę i nakarmienie są punkty szczęścia. Za dojenie i obcinanie plus na przykład czesanie. Nic z punktów szczęścia nie dostajemy. Więc to jest warto wiedzieć. Mimo, że serduszka się pojawiają, to z tego co słyszałem, to i tak nic nam nie daje. To swoją drogą, ok. No, dzisiaj odwiedzimy naszą pierwszą owieczkę oraz naszego nowego... naszą nową owieczkę, a propos. Jej chyba jeszcze nie mogę obcinać. Ona dopiero będzie... będzie ją chyba można, jak będzie mniejsza? A nie, można. Wow. Tylko ta wełna pewnie będzie później coraz większa. Oczywiście w miarę jak będziesz Nero rósł, ale to swoją drogą. Póki co jeszcze jest malutki. Od krówki weźmiemy mleczko. I... nakarmimy. To chyba nie gryzie się, że jak położę tutaj dwie sztuki jedzenia po tej stronie, to nic się chyba nie stanie. Później już będzie bez różnicy, jak będziemy mieli więcej zwierząt, ale póki co to chyba nie będą się gryzły krowa z owcą, że powiedzmy krowa ma po prawo, owca po lewo. No to swoją drogą, okej. Okay. Kurde, ale ten dzień nam długo zajął. No to w sumie dużo do roboty. Dzisiaj duże zakupy zrobiliśmy w ogóle. Dobra, i wszystko jasne. No i pozostaje nam tylko i wyłącznie jeszcze tam ogarnąć kury. A jutro już pójdziemy sobie, myślę, na ryby właśnie. Ponieważ już nie muszę się martwić o popuri, więc mam troszkę więcej czasu na zabawy. Popuri już jest z głowy. Nasza dziewczyna niebieskie serce chyba nadal ma, bo dziewczyny chyba nie tracą. Nie powinny chyba tracić punktów, jak do niej nie zaglądam czy coś, nie? No bo tak mi się wydaje przynajmniej. Mam nadzieję, że mnie nadal lubi i ma niebieskie serce.
No dobra, kureczki ogarnięte, pomalutku im serduszka też rosną. Jak każdemu zwierzątku na farmie naszej pięknej. No właśnie, pomalutku już prawie wszystkie będą miały full serduszek. Krówka też już ma dwa serduszka, owieczkę dopiero dzisiaj do nas zagościła, więc nie ma co tutaj od razu wyszukiwać dużych rezultatów, ale no. A właśnie, nie kupiłem jedzenia dla krów, kurde, jutro będziemy musieli jeszcze iść na zakupy. Więc nie wiem, czy ryby wypali, ale zobaczymy. Bo nie mówię nie. Oczywiście tradycyjnie najpierw jeszcze drzewo. Póki co jeszcze drzewo będę zbierał. Dopiero później troszkę z tym rąbaniem drewna przystopuję, jak będzie trzeba zbudować szklarnię, bo ze szklarnią się nie będę tak spieszył. Na szklarni mi tak na razie nie zależy, bo dosyć dużo kosztuje, 30 tysięcy, więc póki co sobie ją po prostu daruję, więc później już na razie nie będę drewna zbierał. Aż dopiero postanowię kupić sobie szklarnię, więc wtedy będziemy sobie rąbać. A póki co zbieramy tylko na ulepszenie domu. Na ulepszenie domu bodajże trzeba chyba około 750 drewna, dobrze mówię? Jeżeli się nie mylę, to chyba tak. Gdzieś mam, kurde, wypisane to i zapominam zawsze o tym, sobie to przeczytać. Ale to swoją drogą. Pomalutku oczywiście uzbieramy sobie to drewno, ulepszymy dom. I wtedy i wyłącznie będziemy już drewna nie zbierać. Zajmiemy się czymś innym, pożytecznym, zamiast tego. Czyli na przykład adorowaniem dziewczyny naszej. Bo jednak to później będzie ważne. Już w przyszłym roku biorę się ostro za podrywanie dziewczyny. I przy okazji będę dbał o to, żeby zasadzić jak najwięcej wszystkiego i oczywiście zrobić jak najwięcej przepisów. Ale to swoją drogą. Chyba wszystko zrobiłem dzisiaj. Tak, tak. Dobra, możemy iść spać. Wow, jeden cały dzień zajął mi prawie cały odcinek. Wow. No to ładnie, że poleciał dzisiaj. Dobra. Tutaj piesek poszczekał. Jutro jest ładna pogoda. No i moi drodzy, nie ma co gadać. No, małymi kroczkami zbliżamy się już do końca jesieni i będzie zima. Ja tam akurat, jeżeli chodzi o zimę, to bardzo mi się podoba zima. Są osoby, co niektóre, którym na przykład zima się nie podoba, bo w sumie nie ma co robić, ale jednak mi się bardzo podoba, jest przyjemnie. Dobra, dzisiaj jeszcze mamy paprykę. Chyba jeszcze raz urośnie papryka, mam nadzieję, do końca roku. No, zobaczymy. Na pewno 30 dnia sobie zrobimy podsumowanie, jak i oczywiście podsumowanie, jak to zwykle robię. No i oczywiście skosimy to, co jest niepotrzebne. Zresztą chyba bym nie musiał kosić nawet, bo to wszystko i tak na drugi dzień będzie już zasypane śniegiem. Ale oczywiście zależy mi na tym, żeby był jednak porządek. Więc prawdopodobnie zrobimy sobie podsumowanie i porządki. To jak, tak jak ostatnio robiłem. Pod koniec lata. Dobra, ładnie podlejemy wszyściutko i pójdziemy do krówki naszej nowej owieczki. Ciekawe jak tam się zadomowiła. No i z tego co się orientuję, to wełna odrasta bodajże kilka dni. Nie chcę was skłamać dokładnie ile, ale wiem, że tam ileś dni ona sobie po prostu odrasta i tyle. O Boże, ja mam wrażenie, że ta krowa z dnia na dzień jeszcze większa się robi. Czekajcie, zobaczmy, jakie ona mleko już robi. Milk S. Mleko wielkości S, okej. Nie, nadal to jest małe mleko, ale... Wiecie co, zostawimy sobie też trzy rodzaje mleka, bo nie wiem, czy czasami nie będę potrzebował trzech rodzajów właśnie mleka. Bo z mlekiem też chyba jakieś są przepisy związane. Oczywiście pogadamy z naszymi zwierzaczkami. Nero, Nero, hej, hej, Nero.
O, już z tobą gadałem, Nero, halo. I możemy lecieć jeszcze do naszego... konia. I zostanie nam tylko ogarnąć kurnik, potem idziemy porąbać drzewo i udamy się prawdopodobnie na ryby, tak? Taki mam plan dzisiaj. I oczywiście jeszcze po drodze wpadniemy do pana Borneya i kupimy sobie jedzenie dla krów. I dla owiec, bo bym zapomniał znowu. Dobra, żeby nam nie uciekł czasami tutaj stąd. Ten odcinek troszkę dłuższy wam dam, trudno już. No troszkę mi zajęło jednak to wszystko, te wszystkie zakupy wczoraj. Więc troszkę mi to zajęło. Powtarzam się, sorry. Dzisiaj taki jakiś dzień mam zamulony. W ogóle dzisiaj miałem dobrą akcję w szkole. Kolega poprosił mnie o ołówek, a ja tak, nie wiem, zamuliłem i dałem mu kluczyk, który jest potrzebny w szatni, nie? Tam, gdzie wieszacie swoje ubrania, macie taki kluczyk z numerkiem i ja mu ten kluczyk podaję, nie? A on do mnie, hej, ale ja chciałem ołówek. I dopiero taką rozkminowałem, że mu dałem, kurde, mój kluczyk. Oj, kurde. Nie wiem, dzisiaj w ogóle taki zamulony mam dzień. Nie wiem, jakim to cudem, ale po prostu nie wiem, może się nie wyspałem, może coś. No nie, jeszcze wywaliłem tę jedną sztukę jedzenia. Dobra, nieważne. Wczoraj zakupy zrobiliśmy, więc nie ma co płakać. Nad rozlanym mlekiem. Dobra, wszystko ładnie tutaj do boksów. Lecimy ostro. Jajeczka do jajeczek. I pozostaje nam tylko zająć się wyłącznie drewnem. Drewno, panie, drewno, drogi. Drogi panie, daj mnie pan drewno. A później lecimy do Borneya od razu. Tym. Dobra, ile mamy tego drewna? 416, okej. Pomalutku zbieramy. W sumie nie ma co się spieszyć. Pomalutku sobie na pewno zbieramy. Całą potrzebną sumkę ulepszymy dom maksymalnie i będę wtedy już happy, zadowolony i w ogóle. A tak jak mówię, później drewno przestaniemy zbierać. Zajmę się innym pożytecznym zajęciem. Dzięki czemu zyskam na czasie. A drzewo, jeżeli będzie później decyzja, że budujemy szklarnię, to wtedy będę zbierał. Wbiłem do chaty, bo chciałem coś zabrać. Wędkę, pamiętam. Zabieramy naszą piękną wędeczkę. A propos, czy nakarmiłem ryby? Chyba tak, mam nadzieję. Wczoraj kupiłem jedzenie, więc dzisiaj na wadze 49, więc jest ok, karmiłem je. Karmiłem. No właśnie, co zapomniałem o jednej rzeczy, ale się pałętam dzisiaj, no. Leniwa niedziela w grze normalnie. Zapomniałem jeszcze tak, weźmiemy sobie koszyczek, moi drodzy, ponieważ koszyczek przyda mi się. Bo pamiętacie, wyrzucając śmieci na ziemię, tracimy respekt u mieszkańców, nie? I oni wtedy są zniesmaczeni, że my śmiecimy, nie?
A dzięki koszyczkowi, ja wrzucając śmieci do koszyczka, a później je wyrzucę na głównej tam sali do śmietnika, nie dostanę ujemnych punktów i będzie ok. What are you doing here? Dobra, ja potrzebuję, mój drogi, jedzenia, bo zabraknie mi prawie, że... I kupimy, powiedzmy... Około 50 sztuk, równy tysiak zapłacimy. Jest w porządku, mój drogi przyjacielu. Okej, oczywiście... wszystko będzie na naszej farmie dostarczone, bla, bla, bla. I do widzenia, dziękujemy. Idziemy na ryby. Od razu sobie zamienimy wędkę siekierę na wędkę. Siekierę motykę, Marian Paździuch, to pierdoła. A ta krowa co tu robi? Aha, on po prostu tak wypuścił. Taki wybieg mają, okej, okay, nie ma sprawy. Już się będzie jakieś magiczne. O, właśnie tu u góry jest śmietnik. O, widzicie, tam jest taki koszyk obok ławki. I tam możemy nasze śmieci wyrzucić później. A pamiętajcie, że do takiego koszyka możemy wrzucić aż 30 śmieci. Więc naprawdę możemy łowić i się o nic nie martwić. Po prostu stawiamy koszyk i łowimy. I nie ukrywam, że przez najbliższy czas chciałbym oczywiście sobie... A nie można tego wrzucać, o lol, myślałem, że można do koszyka wrzucać. I przez najbliższy czas chciałbym... złowić oczywiście jego democy, bo chyba z tego co pamiętam nie złowiłem żadnej jego democy tutaj, a tu jest do zdobycia jego democy, która brakuje mi w mojej kolekcji, jeżeli chodzi o jego democy. I fajnie by było ją złowić. Ale zobaczymy. Mi się wydawało, że do koszyka można wrzucać śmieci. Do tego tu na lewo, co przyniosłem sobie. No halo, proszę o jagodę mocy i mogę iść stąd. Aha, nie mogę, okej, okay. Czyli to jest trochę dziwne, ale mi się wydawało, że mogę tam wrzucać sobie. No dobra, nieważne. O, rybeczka ładna. O, ale patrzcie, śmieci mogę wrzucać, drewna nie mogę wrzucać i ości ryb też nie mogę wrzucać tutaj do koszyka, ale śmieci już mogę. Okej, warto wiedzieć, warto wiedzieć. No halo, proszę, jagodę mocy, ładnie. Ładnie prosimy o jagodę mocy. Nie śmieci, tylko jagodę mocy, please. Please. No halo. Chyba już ryby poszły spać, wiecie, bo coś nie biorą. No nie mówcie, że już nie będą mi brały ryby, bo jest za późno. No coś bierze. Dobra, brało, nie bierze. Kurde, no momentalnie jest tak szybciutko, że nawet nie można wyłapać. Może wtedy to jest jagoda mocy, że tak szybko ucieka nam. No kolejna oś niestety.
Niestety kolejną mość złowiliśmy. O, kolejna rybka, ładnie. Kolejną rybkę złowiliśmy. No i czekamy, co dalej, co dalej. No, jagoda mocy by się przydała, kurczę. Może jutro złowimy. Mamy czas póki co jeszcze. O, malutka rybka, ładnie. Im więcej rybek, tym szybciej zdobędziemy lepszą wędkę. A lepsza wędka może szybciej złowie tą jagodę mocy. O, już się zmęczył, biedaczysko. Dobra, lecimy, bo chyba nie ma czasu już. I nie wiem, czy zdążę dzisiaj do domu jeszcze wrócić. A to jeszcze śmieci trzeba wywalić. Dobra, śmieci wywalone, spadamy. Chyba zdążę jeszcze wrócić przed końcem dnia dzisiaj. Jest dopiero 10:00. A wiadomo, o 12:00 dopiero by była zmiana czasu. I wiecie, już bym wtedy miał nieprzespaną noc. Chciałbym tego uniknąć oczywiście. Koszyk sobie przykryjemy tutaj na samym wejściu, żebym miał szybciej drugiego dnia już do na łowisko. A póki co jeszcze tak. Wrzućmy do naszego stawiku rybki, które dzisiaj złowiliśmy. Dorzucimy jeszcze tam kuleczki im i spadamy. Dobra. Dobra, w domu sobie chyba mogę śmiecić, co? Mogę chyba wyrzucić na ziemię, nic mi nie zrobią. O, dobra, walić. No i moi drodzy, to by było na tyle w tym odcineczku. Ja wam dziękuję, troszkę się przedłużył, ale to co? Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!